Siema, ja jestem Freedomen, a to poradnik jak zrobić kartę Pajamy. Więc tak, potrzebujemy najpierw 27 poziom, by ją w ogóle wykonać. Więc tak, idziemy na słoneczne łąki i idziemy do takiego kamienia. To jest nazywa się tajemniczy kamień duszy. On znajduje się nad czasoprzestrzenią 28, w tym miejscu tutaj na mapce. Lubicie sobie. I tak, wchodzimy tutaj do niej. Znaczy wsuwamy swoją rękę, inaczej tak. No dobrze, teraz zatrzymuję od niej zadanie. Przynieś mi nowy kocyk, dobra. Musimy teraz dostarczyć mu 50 wełny. Ja już przed tym przygotowałem do filmiku wełnę. Jednakże możecie sobie albo pozbierać z owiec wełnę, albo po prostu kupić ją z bazarze, albo od kogoś tam innego. No dobrze, więc tak, po zbieraniu przychodzimy, dajemy mu tutaj tą wełnę. No dobrze, no i teraz tak, 50 kurze pierze. Tak, to jest jedna z takich troszeczkę innych misji, że musimy iść obok do sekretnej farmy kurczaków i po prostu dropić z tych oto wściekłych kurczaków. Po zebraniu wszystkich kurzych pierzy idziemy z powrotem do kamienia. Tego tutaj żółtego na słonecznych łąkach, który się znajduje. Mówię, jakie oddanie. Dobra. Tak, więc oddajemy mu te pierze. Potrzebuję łóżka. Już sobie przygotowałem. To jest drewno niskiej jakości. Tak, ja już sobie przygotowałem. Kupiłem sobie w noc bazarze. Można także zbierać, ale ja... No. Zabij młode galaretki i zbierz niebieskie kuby. Dobra, i trzeba 30 ich zebrać. Także idziemy z powrotem na sekretną farmę kurczaków. Kurczaków, hej. No i musimy teraz zabić oto te. O, coś mi tutaj przylono. O. Widzicie, musimy teraz zabić tutaj te. O. I wpadające kuby. Ej, kurwa. Po zebraniu wszystkich kub z małych czerwonych galaretek idziemy oddać wszystkie kuby właśnie Klejnotowi tajemnicy. Dobra, zsuwamy swoją rękę, trochę dziwnie, ale dobra. Oddajemy i wyzwanie czasoprzestrzeni nas czeka. No dobra. Niezbyt pamiętam tą czasoprzestrzeń, ale postaram się ją przejść. To właśnie trzeba zrobić, by zdobyć Pajamę. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do komentowania i oceniania moich innych filmów oraz subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia.